Witajcie kochani, z tej strony Maciek, to jest kanał Nowa Air Lego, a ja zapraszam Was dzisiaj na recenzję zestawów 75288, czyli AT-AT Walker. Zestaw kosztuje 699 katalogowo, składa się z 1267 elementów. Zaraz sobie go otworzymy, później ja go złożę i zrobimy recenzję. I myślę, że to jest doskonały czas na to, żeby w końcu zabrać się za ten zestaw, ponieważ posiadam go od maja. I w związku z tym, że za chwilę dostaniemy tego UCS-owego potężnego AT-AT Walkera, dla tych, którzy nie będą chcieli wydawać 3,5 tysiąca złotych na to, żeby mieć tego UCS-a, jest to alternatywa. Ja nie zamierzam kupować UCS-owego AT-AT, mam tego, zobaczymy, czy będę z niego zadowolony. Zapraszam na recenzję. Nie jest łatwo zaprezentować pudełko w pełnej okazałości, ale postaram się to zrobić dla Was jak najlepiej. Zestaw 10+. Mamy też tutaj taki emblemat 40 lat Imperium kontratakuje. Oczywiście graficznie przedstawiona jest bitwa na planecie Hoth. Do tego setu mamy 6 minifigurek. Mamy Luke'a Skywalkera, generała Wirsa, dwóch kierujących AT-AT oraz dwóch Snow Trooperów. Tak się prezentuje front, a tak prezentuje się druga strona tego pudła. Mamy funkcje zabawialne, to wszystko sobie sprawdzimy po złożeniu zestawu. I pudełko już sobie otwieramy, znaczy właściwie ono już zostało przeze mnie otwarte wcześniej. I kontent tego pudła jest już przed Wami. 1267 elementów, o czym wspomniałem wcześniej. Tak się prezentuje instrukcja. Nie jest jakaś bardzo gruba. I szukam arkuszu z naklejkami, ale nie widzę żadnego, więc to jest plus, chyba że gdzieś w środku się ukrywa, ale wydaje mi się, że tu może po prostu ich nie być. Dobra, ja idę składać, a my widzimy się za chwilę. A tak prezentuje się już zbudowany zestaw 75288 i kultowy AT-AT Walker. Konstrukcja jest spora, 1267 elementów. Oczywiście, jeżeli chodzi o UCS-owego AT-AT Walkera, którego dostaniemy, no jakby nie umywa się, ale dzisiaj sobie omówimy tego. Zapraszam na początek na omówienie figurek. Figurek w secie jest 6. Mamy dwóch pilotów AT-AT, mamy generała Wirsa, Luke'a Skywalkera oraz dwóch Snow Trooperów. Zanim przejdziemy do figurek, mamy jeszcze dwie takie przeszkadzajki, małe konstrukcje. Weźmy sobie na początek to działko operowane przez jednego ze Snow Trooperów. Bardzo fajna konstrukcja, naprawdę dobrze to wygląda. Drugą konstrukcją jest nieodzowny speeder, Snow Speeder, zwał jak zwał. Mamy taki prosty pojazd, również operowany przez jednego ze Snow Trooperów. Prezentuje się on w ten oto sposób. Taka dość banalnie prosta konstrukcja. Mogłoby jej tu równie dobrze nie być. Zamiast tego mogła być na przykład jeszcze jedna jakaś figurka, ale tak to się prezentuje. Mamy tutaj dwie podwójne, czyli Snow Trooperów oraz AT-AT Drivers. Zacznijmy sobie od Snow Trooperów. Figurka oczywiście znana. Prezentuje się w ten oto sposób, jeden wyraz twarzy. Bardzo lubię te figurki, bardzo lubię postaci Snow Trooperów, Scout Trooperów. Bardzo są to dobre figurki i zawsze dobrze jest mieć ich więcej. Jeżeli chodzi o nadruki, bardzo poprawne, ma oczywiście spluwę. Fajnie, że to nie są stud shootery, tylko blasterki. Jeżeli chodzi o nadruk, wszystko naprawdę fajnie wygląda. Kask również jest bardzo fajny. Kask z tą taką osłonką przeciwśnieżną bardzo fajnie się prezentuje i bardzo dobrze oddaje to, jak to widzieliśmy w filmie. Nie będę omawiał oczywiście podwójnych figurek dwa razy. Weźmiemy sobie AT-AT Drivera i uważam, że to jest jedna z generalnie lepszych figurek w uniwersum Star Wars. Ten hełm tutaj robi naprawdę fantastyczną robotę. Wygląda przekozacko. Na druki również ten taki sand blue color, jeżeli chodzi o kombinezon, świetnie się to prezentuje, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Mamy również
jeden wyraz twarzy. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze to wygląda. Fajnie, że jest ich tutaj dwóch. Do tego mamy mały blasterek. No i zobaczcie ten hełm, tutaj masa detali, naprawdę fajnie to wygląda na druki. Zarówno jest na torsiku, jak i na nóżkach. Rewelka, jak dla mnie bomba. Kolejnym figiem jest generał Wirs, którego znamy oczywiście z Imperium kontratakuje. Ma tutaj również, a nie, ma dwa wyrazy twarzy. Nie zauważyłem tego wcześniej podczas składania setu. Ma tutaj oczywiście urządzenie do kontaktowania się z bazą. I tutaj taki bardziej zatroskany również ma to urządzenie. Tu uśmiechnięty chyba jest pewny, że zaraz pokona przeciwników. Jeżeli chodzi o jego nakrycie głowy, jego kask, również bardzo fajny. Fajny jest ten nadruk z tymi goglami, które tak jakby odbijają światło. Fajnie jest to nadrukowane. Ma lorneteczkę, a jeżeli chodzi o nadruki, nie ma nadrukowanych nóżek. I dość taki prosty i banalny jest ten nadruk na torsiku, poprawny. Nie mogę się za bardzo doczepić, wygląda ok. No i figurka Luke'a Skywalkera, który wyposażony jest w oczywiście swój miecz świetlny. Do tego ma tutaj minę, którą oczywiście dostarcza w sławetnej scenie do środka AT-AT Walkera. No a później wszyscy wiemy, co się dzieje, pokonuje w ten sposób wybuchem AT-AT Walkera. Masa detali, jeżeli chodzi o nadruk na torsiku oraz nóżkach, wygląda absolutnie rewelacyjnie. Również sam hełm prezentuje się wyśmienicie. Piękne nadruki. Do tego dwa wyrazy twarzy. Ten pierwszy ma taki z tą owiewką zasuniętą do góry, a drugi już z owiewką nasuniętą na oczy. Więc możemy sobie wybrać odpowiedni nadruk na główce. Tak prezentują się figurki oraz przeszkadzajki, które możecie zobaczyć jeszcze raz z tyłu naszych bohaterów tego setu, a my przejdziemy sobie teraz do konstrukcji. Ze względu na wielkość AT-AT Walkera będzie mi ciężko pokazać Wam w jednym kadrze wszystkie możliwości tego zestawu. Postaram się to zrobić jak najlepiej segmentowo. Zaczniemy sobie może od głowy, która oczywiście bądź nie oczywiście, ale według mnie przypomina głowę Kameleona. Tutaj te elementy przypominają oczy Kameleona i naprawdę taka spłaszczona głowa dość konkretnie kojarzy się to właśnie z tym zwierzakiem. Jeżeli chodzi o głowę, możemy sobie nią poruszać w lewo i w prawo i nie ma z tym żadnego problemu. Widzicie tutaj ten mechanizm, naprawdę na technikowych elementach i dość niewielu technikowych elementach bardzo sprawnie i fajnie to wygląda, w sensie poruszania się, nie ma problemu, jest naprawdę sprawnie. Generalnie jestem zaskoczony bardzo pozytywnie tym, jak ten set, jeżeli chodzi o jego ruchowość, co nie jest dość proste ze względu na jego gabaryt oraz to, że ta część jest tą częścią najcięższą, stoi on na czterech dość takich wąskich nóżkach, a mimo to daje radę i naprawdę to nie jest tak, że on się chwieje, że jakby się miał zaraz przewrócić, naprawdę stoi stabilnie i będę oczywiście starał się to Wam pokazać. Co mamy dalej? Mamy tutaj korpus oczywiście. Są elementy, które możemy sobie otworzyć. Zaraz do tego dojdziemy, no ale wracając do elementów, które możemy sobie otworzyć, możemy sobie uchylić tutaj głowę. Lekko ten element sobie tutaj odchylić i zajrzymy sobie do środka. W miejscu kabiny kokpitu mamy miejsce dla dwóch pilotów oraz z tyłu tutaj mamy miejsce dla generała Wirsa. Mamy tutaj cztery nadrukowane elementy. Bardzo fajnie to wygląda i fajnie zagospodarowane jest to miejsce. Łatwo sobie zamykamy tą klapę. Możemy sobie ją w ten sposób odchylić. Tutaj domykamy sobie te elementy i naprawdę wszystko fajnie, sprawnie tutaj zostało to rozwiązane. Przejdźmy sobie do tej części kadłuba. Może tak. No i mamy tutaj oczywiście ten główny motyw, przez który możemy sobie otworzyć właz i możemy to zrobić i z jednej, i z drugiej strony, więc naprawdę jeżeli chodzi o otwieranie tego setu, możemy sobie go eksponować w naprawdę bardzo wiele fajnych możliwościach. Mamy miejsca siedzące dla
snowtrooperów, scouttrooperów oraz mamy tutaj sznureczek. Widzicie, może tak. O, widzicie, ten sznureczek przechodzi tutaj. Mamy tutaj zaczepioną spluwę. No, wszyscy wiemy, o co chodzi, co zrobił Luke Skywalker. Ano, poprzez dostanie się właśnie w ten oto sposób do góry, do środka, wrzucił tam minę i przez to zniszczył AT-AT Walkera. Fajnie możemy sobie to odwzorować. I zamykając sobie już ten nasz korpus, generalnie mechanizm otwierania i zamykania jest bardzo sprawny i nie sprawia żadnych problemów. Ale możemy sobie oczywiście ten sznureczek, tą linkę poruszać. I mamy kolejny element, który sobie otwieramy, czyli mamy tutaj tą klapę, a w środku mamy takie oto pokrętło, na którym oczywiście jest zaczepiona ta linka. No i aby lepiej bawić się tym zestawem, mamy luka, możemy sobie kręcić i ta linka będzie zjeżdżała na dół, bądź wciągać sobie ją do góry. Bardzo fajna sprawa i naprawdę dobrze odwzorowuje to, co się działo w filmie. Zamykamy sobie ten element i może przejdziemy sobie jeszcze do tyłu. Dobra, jesteśmy z tyłu, tak się prezentuje Cooper naszego AT-AT Walkera. Mamy tutaj dwa elementy, które możemy odchylić. Tą klapkę do góry i później tą na dół. Możemy sobie tutaj w trakcie zabawy neopartego umieścić nasz speeder. Dokładnie nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak ta machina się nazywa, no ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Możemy sobie go tutaj umownie zaparkować albo, nie wiem, dodatkowe figurki, bądź co tylko tak naprawdę chcemy, możemy sobie tutaj to zamontować do środka. Tak się prezentuje górna część, z drugiej strony tak samo. I przejdziemy sobie teraz może do tego, jak prezentuje się układ ruchowy tego oto potwora. Jeżeli chodzi o nóżki, to naprawdę byłem lekko wystraszony co do tego, jak tenże Walker będzie stał, czy będzie się chwiał. Możecie zobaczyć to, że tak, jeżeli sobie nim poruszamy, on się będzie chwiał i możecie się być lekko wystraszeni co do tego, czy on się nie przewali, ale on naprawdę stoi bardzo stabilnie i naprawdę trzeba wykonać dość gwałtowne ruchy, aby go przewrócić. Oczywiście mamy kończyny, które możemy sobie zginać i imitować ruch. Możemy go sobie w kilku pozycjach postawić i on nadal będzie stał, chociaż teraz jest trochę przechylony jakby w moją stronę, no ale oczywiście możemy tu sobie jakoś tam niwelować z drugiej strony. Te nóżki są naprawdę ciekawie zaprojektowane, pomimo tego, że no, nie są jakieś grube, są dość cienkie na kilku technikowych elementach, kilka pinów, a naprawdę efektownie to wygląda i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak zostało to rozwiązane. A pomimo tego, że nie ma tu zbyt wielu takich elementów łączenia i generalnie wydaje się to niestabilne, to stabilne jednak jest, bardzo fajnie. Same elementy, jak widzicie, możemy sobie poruszać, możemy odginać, układać sobie w różnych motywach, jeżeli chodzi o ruch i oddawać to, że AT-AT Walker tak naprawdę sobie kroczy. Maszyna krocząca musi kroczyć. Możemy go sobie nawet w ten sposób odchylić. Staram się wam to pokazać. Widzicie, że on nawet w takiej pozycji daje absolutnie radę. Podejrzewam, że gdybyśmy go troszeczkę mocniej popchnęli, może on by się przechylił, ale no, bez niczyjej pomocy daje radę i naprawdę tutaj się nic nie odczepia też, nic nie odpada. To wszystko jest dobrze zmontowane. No to skoro mamy w takiej pozycji naszego AT-AT Walkera, to jeszcze warto nadmienić to, że z przodu oczywiście mamy cztery spluwy, tutaj dwie wystające jakby spod kadłuba i dwie po boku kadłubów sieją spustoszenie wśród przeciwnika Imperium. Co jeszcze mogę nadmienić, to to, że tutaj mamy dwie strzałki i tu z tej strony, gdy sobie odchylimy głowę, widzicie tutaj ten ruch głową, fantastycznie można sobie eksponować i ustawiać tak jak chcemy. On mi się teraz chyba rozkraczy.
Jednak dał radę, zobaczcie. Naprawdę, nawet w takiej pozycji daje radę. Więc tak jak mówię, plusiki, 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 jeżeli chodzi o to, jak on się prezentuje. Mamy tutaj te dwie strzałki, możemy sobie je uruchomić, wciskając tutaj z tyłu. Ja nie będę tego robił, ale wiecie, o co chodzi. One są fajnie schowane, więc nie są takie inwazyjne. AT-AT Walker bardzo, ale to bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jest to jedna z moich ulubionych maszyn, pojazdów, jeżeli chodzi o uniwersum Star Wars. Zawsze bardzo go lubiłem, zawsze oglądając Imperium kontratakuje, czekałem na te sceny właśnie z planety Hoth i walki z Walkerami. Do tej pory uwielbiam ten pojazd i to jest taki dla mnie must have, jeżeli chodzi o posiadanie tego pojazdu w wersji klockowej. Konstrukcyjnie bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Naprawdę mogliście zobaczyć sami, że można robić kilka ciekawych rzeczy. Teraz nawet jest ustawiony, ta jedna noga tylnia jest uniesiona do góry, on stoi sobie stabilnie, nie ma problemu. Jest dużo studów, jeżeli chodzi o poszycie tego kadłuba Walkera, ale ten zestaw chyba taki powinien być. Ja bym tego nie wygładzał. Te study tutaj nadają chyba temu zestawowi trochę takiej głębi, której on zdecydowanie potrzebuje, bo jest to taki szary klocek. Pomimo tego ten szary, wielki klocek jest bardzo fajny i bardzo go polecam. Jeżeli potrzebujesz mieć w swojej kolekcji AT Walkera, nie stać cię na tego UCS-owego, kup sobie tego, będziesz zadowolony. Oczywiście wielkościowo to nie będzie taki wielkolud jak ten, który zaraz się pojawi na rynku, ale będziesz zadowolony z tego, że posiadasz ten kultowy model w swojej kolekcji. Jeżeli chodzi o figurki, bardzo fajne i również tutaj w tym wypadku mamy tutaj 6 figurek, w UCS-ie dostaniemy 9 i generalnie dostaniemy takie same figurki. Co jest tutaj też istotne, nie ma żadnej naklejki, kilka nadrukowanych elementów w kokpicie, mamy nadrukowaną minę w ręku Luke'a Skywalkera i to by było wszystko, ale nie ma żadnej, ale to żadnej naklejki. Taki surowy jest fajny i taki powinien być. Jak dla mnie to jest taki must have, jeżeli chodzi o każdego fana Star Wars. Cena 699 katalogowo to dużo za 1267 elementów, ale musimy pamiętać o tym, że to jest Star Wars i kupujemy sobie naprawdę ikoniczny model. Tyle ode mnie na dziś dla Was. My widzimy się już wkrótce. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co sądzicie o tym zestawie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.